one pukają, one tutaj wzywają matki, tak? No i bardzo się cieszę, że matki są na tyle ambitne, że tutaj wszystkie przybiegły, żeby tego człowieka zejść ręki, żeby sam szkielet dostał, tak? Można by powiedzieć, słuchajcie, że ta dynia, jakby tutaj zrobić oko i tu zrobić oko, to patrzcie, jaką maminę. No nie atakuj mnie, żarcia ci przyniosłem, Adaś, widziałeś kiedyś takiego królika? Jaruś, zobacz jakie masz prezenty, to chyba na spóźnionego Mikołaja jest, co? Kurka wodna, patrzcie ile tego dzisiaj tutaj jest. Ja cię kręcę, ale daj tylko tą siatkę z tymi obierkami, bo ześrecie z tą folią. Ty też masz różową bródkę? Chyba też i usteczka nawet masz na różowo pomalowane. Czekaj, a co ty tu masz na tym uchu? Ty masz kleszcza, pokaż mi to. Malwinka, dzisiaj zaczynam od królików i mnie to nie interesuje, wiesz? Ty koniu jeden bezrożny, czaisz się na tą tekturę tu. A tu jest dla królików towar, to znaczy towar. Paśniki, słuchajcie, takie karmidełka w sensie. Będziemy tu za chwilę wszystko ulokowywać i tak samo te koszyczki na siano. Już mi ten koń biały bezrożny tu gdzieś odżar kawałek, widzicie? Normalnie tekturę źle. Chciałem powiedzieć, że zaczynamy dzisiaj od królików. Moi drodzy, śmierdziele, ale trzeba zacząć od was, bo wy... Jaruś, bo ja się od was nie opętam. Myszka, a gdzie jest muszka? Tam lata. Dobra, moi drodzy, chodźcie, damy siana dla tych koźlaków i będziemy później tu działać. Patrzcie, ona już tam kombinuje. Najchętniej to byś wszystko zeżarła, co jest możliwe, nie? Może ten pędzel jeszcze tutaj od... czego on jest? Od smoły! No, ja bym się w ogóle nie zdziwił. Moi drodzy, Maciuś w ogóle tutaj śpi. Ja wczoraj wkulałem tutaj balota. No i śpi tutaj ta powsigiera nasza. Ani się nie obejrzy. O, teraz podniósł główkę. Jeszcze ziewasz chyba, nie? Oczka mrużysz. Wszystko cię tutaj razi, drażni. Tyle co żeś wstał. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Damy koźlakom siana i będziemy się za chwilę brać za robotę. Maciusiu, mają kozy siana, nie? Ty też masz siana, bo ty śpisz na nim. To jest twoja sypialnia, co? Jakbyś nie mógł naprawdę do domu przyjść. Już cię od 3 dni wołam, chłopcze kochany, a ty śpisz na dworze. No taki jesteś po prostu, wolny kotek. Czekaj, masz tu coś, czy co ci jest? Myślałem, że ktoś ci guza nabił. Dobra, ty jeszcze jakiś wygięty jesteś. Zrób na jakąś poranną gimnastykę. Obudź się, chłopcze, do życia. Bo znając ciebie, to śpisz od wczoraj, od godziny 20. Jak ja żem tu był, to już żeś tu siedział wczoraj, jak byłem wszystkich pozatykać. Nie, że pozatykać, bo kury wcześniej zatkałem, a reszta już jest pozatykana. Świnie są cały czas zatkane, ale byłem tu luknąć, czy się knurek Jurek nie okocił? Nie, to się mówi nie oprosił, nie? Myszka jak sucha. Dobra, chłopcze kochany, pokaż no. Śpiochy jeszcze masz w tych oczach? Nie chcesz pokazać? Pokaż no. Zobacz. Jakie bursztynowe oczy masz, widzisz się? Widzisz, bo tutaj też jest ekranik taki, że możesz sam siebie widzieć. Zobacz, jakie masz śpiochy w oczach, widzisz? No,
Dobra, moi drodzy, koźlaki wyżerają. Myślę, że na jakiś czas można o nich zapomnieć. I bardzo dobrze, bo słuchajcie, święty spokój przynajmniej będzie. Patrzcie, Gucio, mały łazi, w odwiedziny przyszedł na świńską porodówkę. O jo, tutaj tak prowizorycznie. Słuchajcie, nie patrzcie na to, to nie ma wyglądać, to ma spełniać swoją rolę. Knurek Jurek jest już tutaj na porodówce. Lampę ma, siana ma, a te rekiny już tutaj zazdrosne też czekają, wyglądają. Głodni są wszyscy, kurka wodna. Patrz, położył się, chcesz mieć drapanko? No to dawaj, zrobimy drapanko. Patrzcie, ile mleka już naszło temu knurkowi Jurkowi. On się tak tylko nazywa, ale to jest loszka. Nie myślcie, że chłop będzie rodził, bo w naturze to chyba raczej nie występuje. Słuchajcie, maksymalnie myślę 2-3 dni i będą małe świnki. Ale robisz hałas, Marcelinka, wiesz? Nic nie można powiedzieć. Wy macie teraz tu ciemno, nie? Będę was chyba dzisiaj wypuszczał na podwórko z tymi maluchami, co? Może byśmy wam zmienili lokalizację. Tam na te poprzednie lokum świńskie. Tam, gdzie teraz Gucio śpi. Gucia gdzieś przekabacimy indziej, a wy będziecie tam z małymi latać. Słuchajcie, jeszcze Matylda jest tutaj zatkana, bo ona też chyba będzie się nie że prosić, ale w przypadku kozy się mówi kocić. Będą kozie, wy koty, bo kopie ci w tym brzuchu też jakieś maleństwo, nie? Patrz, on czuje normalnie, że znowu będzie miał potomstwo i przychodzi co chwilę tutaj Luka, Kuka, nie? Myszka, czy dzieciaki przyszły na świat? No, ambitny ojciec, interesuje się. Dobra, słuchajcie, co ja bym wam chciał powiedzieć, moi drodzy? Idziemy dalej tutaj do swoich obowiązków i będziemy, myślę, no, za chwilę wypuszczać te małe świnki, co? Adaś, jak myślisz? Zobaczymy, jak one tu będą latać, a może wiesz co, zrobimy to teraz, przed wypuszczaniem ptasiorów. Będziemy tutaj, moi drodzy, za chwilę robić wyżerkę. Stół mam umyty, dynie jakieś przyszykowałem, można skroić ptasiorom tych dyni. Koryto wyczyszczone, tam już czekają wiadra wyżerkowe. No i dobra, słuchajcie, dajcie mi chwilę, ja idę ogarnąć jakieś po prostu, Adasiu, narzędzia. Kurde, teraz mi się przypomniało, że czekajcie, zanim wypuścimy świnki, no to trzeba przecież tym królikom tutaj to wszystko zmajstrować, bo ja nie po to kozom dawałem siana, żeby ich tutaj zająć, żeby tam jakąś inną robotę robić, tylko właśnie po to, żeby królikom dostosować te klatki, mają jakie mają. Słuchajcie, docelowo to są klatki dla mniejszych królików, dla takich karzełków Teddy. Jutro chyba po nie jadę, wiecie, także będziecie widzieć. Dobra, ale póki co idę po wkrętarkę i będziemy te wszystkie tutaj ciekawostki ulokowywać. Let's go! Po lekkich tutaj zawirowaniach, bo ten królik, a raczej ta króliczyca mnie atakuje, ona jest taka charakterna. Adaś, zobacz, trochę ci się skapnie, tylko nie wołaj twojego stada, bo oni jak się zlecą 12 kus, to dla królików zabraknie tej marchewki. Słuchajcie, tutaj mam taki granulat jeszcze, tu sypniemy tego granulatu, widzicie, tu jest ten paśniczek, a tutaj koszyczek na sianko. Siana też za chwilę damy. O, królik już zajada, głodny. Masz coś na głowie, jakiegoś paprocha. Czekaj, no, ty jesteś taki spokojniejszy, nie? Dobra, widzicie, mówicie, że to młynarz, że takich królików się nie chowa, że je się zabija już po urodzeniu. A słuchajcie, lepszy ten królik jest dla mnie jak ten, bo ten to jest bandyta. Czekajcie, no ale on jeść też chce. Patrz, już jak tupia, jak ostrzego, żebym spierniczał, a żarcia kto ci da? Oj, ty dziadu, jeden. Czekaj, patrz, już babka Grażynka przyleciała. Ajajajajajaj. Czekajcie, dam sobie to tutaj. No i trzeba temu królikowi też dać tej marchewki. Może trochę za dużo mi się nabrało, ale raz nie zawsze, nie? Kurde, koźlaki. Nie róbcie draki, naprawdę. Płot tu będzie lada dzień stawiany i dziękuję, do widzenia. A nie, że może koza za chwilę będzie z klatki wyżerać królikowi, co? Dobra, czekajcie. Zamykam na chwilę. Ej, no muszę tym kozom tu sypnąć na odwrócenie uwagi, słuchajcie. No, chodźcie, bandyci. Tu macie, o. Dobra, a ja w spokoju mogę działać. Idę po siano. Malwinka, ty zostałaś w paśniku, jak my tu sianem dzielili. Oj, czekaj. Ej, daj no w sumie tutaj, z tej strony, nie będę musiał dookoła iść. I tego, no, nie będę musiał tyle kroków zrobić.
Dobra, czekajcie, damy tym króliczkom. Jaruś, idź mi stąd naprawdę. Czorcie jeden śmierdzący. Patrzcie, o, i koszyczek jak ta lala. To jest dobra sprawa, bo taki królik tego siana nie osika i nie zje osikanego, słuchajcie. Nie bój się, dziewczynko, wszystko będzie dobrze. Dobra, Adaś, zazdrosny jesteś, nie? Zamykamy ją i niech ona sobie w spokoju je. Czekaj, jeszcze temu drugiemu zapodamy, moi drodzy. No i zaraz będziemy lecieć, zrobimy eksperyment, jak te świnki będą latać tutaj na podwórku. One już mają ile? Z 2 tygodnie? I to myślę, że jest odpowiednia pora, ażeby je wypuścić, a przynajmniej dać im szansę, pokazać im po prostu, no nie atakuj mnie, żarcia ci przyniosłem, Adaś, widziałeś kiedyś takiego królika? Ja cię sunę. Trzeba dać im szansę wykazania się i zaobserwować przede wszystkim, jak one będą się tutaj zachowywać. Adasiu, jesteś zazdrosny jak zwykle, tam masz cały paścik, nie? Tam marchewka leży, to żeście olały temat, tu żeście przyszły. Dobra, słuchajcie, ja muszę tutaj troszeczkę poprzerabiać te konstrukcje. Wypuścimy najwyżej kozę Matyldę też, a żeby te świnki wypuścić, najwyżej ją później tą Matyldę tutaj z powrotem zagnamy, żeby nie było, że ona gdzieś urodzi, słuchajcie, w niepożądanym do tego miejscu. Dobra, wychodzą świnie. Uwaga, czekaj, tam deskę muszę tu poprawić. Wyszła Ewelinka, wyszła... Oła, kurde, ugryzłaś mnie w kolano. Wszedł Adaś, wychodzi Lucynka. Kurde, ale tu się zrobił rozgardiasz. Ja pierniczę, idź no, Marcelinka też. Wyjdź no tam, wyprowadź te prosiaczki. Adaś, ja nie chciałem, żebyś ty tu przyszedł. Patrz, jeszcze faflot w los. Świnki musi powąchać. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Na spokojnie, ja wychodzę. Świnki niech się tutaj uspokoją, też niech się zapoznają z sytuacją, jaka została im narzucona. I one sobie spokojnie tutaj wyjdą. Tylko będę musiał jeszcze tą listwę tu odkręcić. Ewelina, zwrócona została ci wolność. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj się rozegra. Na razie maluchy jeszcze nie wychodzą. Tam widzę, jeden chnurek coś wypatruje. Paflot przyleciał do niego, zainteresowany. Co was te dupska tak swędzą? Ja cię sunę. Dobra, te maluchy, słuchajcie, coraz bliżej wyjścia podchodzą. No i zobaczymy. Ej, czekaj, poprawię ci, jak cię tak wszystko swędzi. Patrz, ile masz mleczka jeszcze. Tego cyca masz wypitego, a tego nie. Myszka, zobacz, o co tu chodzi. Gucio w los, ojciec. No, podjarany cały, podniecony. Dobra, patrzcie, wyskakują, ja cię kręcę. Kto wyskoczył? Boczek i... Kto to jest? To jest chyba ogonek. No, 2 chnurki wyskoczyły, słuchajcie. Chłopaki, odważniejsze od dziewczyn w naszym przypadku. Dobra, zobaczymy, co tu dalej się rozstrzygnie. O co ty się drapiesz? O te dechy. Mam nadzieję, że tam żadna śruba nie odstaje. Chociaż ty masz taką skórę pancerną, że niekiedy byś wolała, żeby kawałek śrubki odstawał, nie? Bo się drapiesz i się dodrapać nie możesz. Ale ty masz za to dużo mleka spitego. Ja cię kręcę, tej ciotka, widzisz? Ona aż zerwał źre dechy. Wyleś, patrzy, ty musisz tu się oprosić i tu jest teraz twoja izba. Dobra, słuchajcie, ja chyba idź do tym dupskiem, Ewelina. Chyba odkręcę jeszcze tą belkę, żeby było im łatwiej wyjść. Dobra, słuchajcie, Gucia przegnałem. W cholerę jasną stąd. A czekajcie, w międzyczasie... Myszka, chodź! Czekaj, Marcelinka leci. Ty się Myszka nazywasz? Idź, no mi stąd. Myszka wyjdzie pod Mauserem. Słuchajcie, chciałem wam pokazać wyżerki. W międzyczasie niech te świnki się oswoją, słuchajcie. Wyjdą może troszeczkę dalej. A my mamy takie wyżerki, moi drodzy. Za chwilę będziemy to wszystko tutaj organizować. Ja mam taki zamysł, ażeby te wszystkie matki świńskie i dzieci ich zagnać. Tylko nie wiem teraz jak. Najlepiej to chyba tamtymi drzwiczkami. No na ten plac bynajmniej, słuchajcie. Ale Gucio jest tu. Kurde, czekaj, zamknąć muszę te bramy. Was jeszcze trzeba pokazać, nie? Bobiśki, że wy tu jesteście. Dzisiaj was nie wypuszczam do tej wyżerki. Dopiero później do kózek pójdziecie i będziemy tam latać z nimi, nie? Dobra, co ja chciałem mówić. Moi drodzy, tutaj lata Gucio. To ja, słuchajcie, zamykam tutaj w razie czego tą furtkę. Łe, kurde, mi się poślizgnął. Tutaj zamykam tą furtkę. Ej, petar, da mi ktoś strzela. Czy nie znawiedzony tam chyba naprzeciwko. Piernicze. Słuchajcie, i idę tędy, otworzę te małe drzwiczki. Patrzcie, ja nie wiem, matki świńskie latają, a dzieciaki zostały w świńskim patyku, tak? Otwieram tutaj i tam będę robił wyżerkę dla tych matek.
dla tych dzieciaków i mam nadzieję, że one tędy wejdą, jak poczują tamte smaczki. Patrz, leci matka, przypilnować, o co tu chodzi? Puść tu instynkt opiekuńczy, czy nie? Patrz, a te myszki małe, czarne, tam latają. Cieszysz się, żeś wylazła w końcu, nie? Ty lubisz tak pobrykać, w świńskich galop wejść. No i dobra, słuchajcie, nie będziemy chyba tych dzieciaków na siłę przeganiać. Ja idę szykować wyżerkę i później delikatnie będziemy ich motywować. Może jak nie będą chciały wyjść, zajmie nam to z 10 minut. Ja przyspieszę czas, słuchajcie, i widzimy się za chwilę już tam w tym świńskim łespadole. Dobra, słuchajcie, co po niektóre stworki chrumkające tutaj wyłażą. Nie ma co, słuchajcie, wywierać na nich presji. Chodźcie, zrobimy wyżerkę. One muszą tutaj na spokojnie nabrać po prostu pewności. Let's go. Dobra, słuchajcie, zastosujemy wyżerkę na tym świńskim podwórku. Mam nadzieję, że... O, widzicie? Lucynka kumata już przybiegła. Ona już zakumała. Słuchajcie, świnia jest inteligentna. Dobra, jedno takie całe wiadro dajemy do tego świńskiego koryta. No i będzie trzeba za chwilę nawołać resztę bandy. Tutaj jesteście? Lucyna, Lucyna. Ewelina, tędy chodź, tędy patrz. O, Marcelinka już przybiegła. Dobra, chodź na tu. Hano, hano, hano. I z tym guciem. Ja, słuchajcie, go próbuję trzymać osobno, bo on już skacze na nie, nie? On chce znowu poprawić, dzieci mieć, ale do jedzenia razem go tutaj wpuściłem. Nie bój się, Ewelinka, jedz spokojnie. Bo on będzie zajęty jedzeniem, a nie z jakimiś innymi myślami. Patrzcie, co my tutaj mamy, ziemniaczek, buraczek i patrzcie to, jakie zrazy wołowe. I co tu w środku jest? Boczek, marchewka, ogórek, no. Ale to pachnie, matko, jedyno. Patrzcie, a można by powiedzieć, że świnia zjadła krowę. Jakbym stosował takie clickbaity, to robiłbym takie tytuły, ale już bez przesady, nie? Chociaż na pewno by się to lepiej kliknęło, Adaś. Większa oglądalność by była i więcej ludzi by zobaczyło mięsożernego również koziołka. Bo nie dość, że u nas świnie są mięsożerne, to jeszcze koziołki i kuski też. Dobra, patrzcie, co ten Adaś wyjada. Chociaż świnie tutaj powinny grać pierwsze skrzypce, wiesz, Adaś, ale ty zawsze wiesz, gdzie wskoczyć, jak się zademonstrować, tutaj pokazać, popisówkę zrobić i tyle, nie? Makaroniki zajadasz. Ciekawe, czy te skorupki od jajek też zjesz. O, ty rogaczu jeden. Dobra, patrzcie. No. Matki na wybiegu, słuchajcie, matki mają wolne od macierzyństwa, a dzieciaki tam jeszcze w tym odchowalniku świńskim. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, ile knurek Jurek urodzi. Jestem ciekaw, dotykałem mu tego brzucha, wczoraj, słuchajcie, go tak wytarmosiłem po tych cycach, to się położył na bok i tak normalnie brzuch mu podskakiwał. Tak te małe świnki tam po prostu patrzyły już chyba z tego brzucha wyskoczyć. No zobaczymy, ile to zajmie, zanim on się oprosi, ten nasz osobnik świński. I przede wszystkim, ile będzie tych dzieciaków. No kurczę, słuchajcie, na pewno będą, tak mi się wydaje, nie? Patrząc na te mioty, co do tej pory tu były, to będą one wszystkie czarne, bo knurek Jurek jest cały czarny. Najbardziej czarną ona jest lożką z tego całego stada. Gucio też jest taki biało-czarny. Chociaż kto wie, może jakieś geny się tam wymieszają po rodzicach, po dziadkach. I może będziemy mieli jakieś jaśniejsze świnki, co? Ja bym się cieszył, myszka, jakby były takie jaśniutkie. Najlepiej takie w ciapki, wiesz? Jak nie będzie tak, to chyba wymienimy się guciem na jakiegoś innego knurka. Słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie. Może nie będę dzisiaj na siłę przeganiał tych prosiaczków stamtąd. One się tam urodziły, tam się czują bezpiecznie. Ale koniec końców będę dążył do tego, żeby tutaj w tej budzie, bo tu jest taka świńska sypialnia, słuchajcie, żeby po prostu te świnki, te trzy matki z prosiaczkami tutaj zamieszkały. A tam zrobimy porodówkę chyba dla naszej Malwinki, tej białej bezrożnej, bo ona też jest w ciąży. Myszka Jaruś znowu ojcem zostanie. Jestem ciekaw, czy się urodzą chociaż jakieś dziewczynki u nas, czy znowu same chłopy. I będzie jedno wielkie kozie wariatkowo. Gucio, no zajadasz tego mięska. Dobra, słuchajcie, oni niech tutaj wyżerają. Zróbmy tak, przyspieszymy czas, puścimy muzyczkę. Oni niech wyżerają, a ja za chwilę biorę się za karmienie ptasiorów. Let's go. Co? Wychodzą te dzieciaki? Wyszły, słuchajcie, stąd i są tutaj, ale tutaj jest za wysoko deska.
No one chrumkają, one tutaj wzywają matki, tak? No i bardzo się cieszę, że matki są na tyle ambitne, że tutaj wszystkie przybiegły, żeby tego człowieka zejść, i żeby sam szkielet dostał, tak? Dobra. Fajnie, słuchajcie. Nie wiem, czy tą dechę odkręcić, czy nie odkręcić. Ja najchętniej to bym zrobił tak, słuchajcie, żeby nie narażać może tych małych na to, żeby... Chociaż kozy to nie konie, chciałem powiedzieć, żeby kozy ich nie zadeptały. To nie będę ich wypuszczał tutaj, ani sugerował, ani naganiał, żeby sobie tu wyszły. Pewnego razu, na przykład jutro, słuchajcie, bym je przeniósł jakoś ręcznie. Nie wiem, kurde, jak. One są takie wyrywne, że chyba wezmę jakiś worek lniany albo jaki i pojedynczo je pozanoszę tam. Później wypuszczę matki i matki do nich przylecą i tam będzie się ta świńska przygoda po prostu toczyć. I tak zrobimy, świniaki. Naganiam was z powrotem tam do środka. Otwieram te drzwi. Marcelinka właśnie tam i reszta dzieciaków tak samo. No, jesteście po wieżerce. Ładnie wody jeszcze wam przyniosę. No, bo za chwilę kozy przybiegną i będzie ambaras. Dobra, słuchajcie, ja mam przygotowane stanowisko wyżerkowe i bierzemy się za karmienie ptasiorów, ale pierwsze dzisiaj na tapetę pójdą gęsi, słuchajcie, żeby one tak nie były poszkodowane. Luknijmy jeszcze przed tym wszystkim do tych wiader. Co się tutaj nam wyłania i uśmiecha do nas? Tutaj surówka z selera, słuchajcie, z rodzynkami. Pod spodem chyba jakiś buraczek, bo tutaj taki kolor różowy się wyłania. Tutaj ziemniaczek gotowany na górze. Makaron, pietruszka, marchewka, dwie dynie, ale słuchajcie, te dynie są świeże, także one będą robić jako ozdoby. A te, co wcześniej tutaj robiły jako ozdoby i zmarzły, to już tak sflaczały. Można by powiedzieć, słuchajcie, że ta dynia, jakby tutaj zrobić oko i tu zrobić oko, to patrzcie, jaką ma minę. Dobra, tu jest woda dla gęsi. Słuchajcie, no tą dynię będziemy, ale powietrze z niej aż schodzi. Ja pierniczę. Tą dynię damy gęsiom, one z chęcią to przerobią. Słuchajcie, kubki, kubeczki, uśmiechają się do was. Tak samo jak kalendarze, które wam później będę pokazywał. Są trzy rodzaje kalendarzy: plakatowy, taki jednostronny, 13-stronnicowy, spiralowy i taki magnes, taki duży, 20 cm na 30, magnetyczny kalendarz na lodówkę. Dobra, moi drodzy, ja chwytam za tą chochlę i nabieramy. Słuchajcie, jedna taka tacka będzie dla gęsi, a druga dla karzełków babciatych, które tam z takimi indyczymi podrostkami przebywają na czas remontu tej woliery. Ja muszę, słuchajcie, tutaj zmienić dach. Czekaj, no wejdziemy na tą drapkę. Łe, cholera. I wam wszystko pokażę. Widzicie, jakie są zapaści i wyboje na tym dachu? Nie zrobiłem skosu i później się ratowałem jakoś to wybrzuszać, żeby ta woda spływała, a gdzieniegdzie spływa, a gdzieniegdzie po prostu się takie dołki zrobiły. No i muszę zdjąć ten poliwęglan i zrobić po prostu skos. No i dobra, czekaj ta. No idziemy, idziemy, będziemy tu majstrować z tą wyżerą. Łazi ta kura uciekinierka, tyle razy co nam już tu powyżerała bałaganu narobiła. Matko jedyno. Dobra, let's go. Tego ziemniaczka gotowanego z makaronikiem. Bardzo proszę. No powiedzmy, że to będzie dla gęsi. Już widzę, jak one będą rozbrajać te pyszności tymi dziobami. A takie mają silne te dzioby, że ludzie kochani. Łe, ale żem się tu, patrzcie, aż zasało. Widzicie, ja normalnie jakbym szybko chciał gdzieś uciec, to buty bym zgubił. No, dobra, dajemy tej surówki z selera. To im na pewno będzie smakować, a i ten słodki rodzynek, jak im skoczy na to gęsie podniebienie, to na pewno się uradują. Dobra, i tą dynię sflaczałą musimy też jakoś tu rozbroić. Nie wiem, czy brać z niej pestki, bo już mam tyle pestek w domu, że na przyszły rok, słuchajcie, to ja będę miał to chyba... Ja chyba zostanę dyniowym baronem na całą okolicę. Takie są plany. W zeszłym roku też miałem takie plany, ale nic mi nie wzrosło. Nie wiem, czy zmarzły te dynie, czy co, czy nie ten grunt. A teraz z tyłu mam tyle kopców z jarusiowego kupska i na tych kubkach tego gnoju będziemy sadzić te dynie i zobaczycie, co to wyjdzie z tego. Ja jestem sam ciekaw. Dobra, patrzcie, o, taka taca, fajnie to wygląda, niecodziennie. Moi drodzy, tu muszę zanurkować do tej beczki po zboże. No i jedną taką chochlę tym gęsiom trzeba dać, należy im się to jak psu buda. Tutaj akurat w tą miskę z tej dyni
tu troszeczkę po bokach. Ja pierdziele, taka wyżera to na cały dzień. Dobra Gośka, pokazuj ten apetyt. Zobacz jaką masz miskę z dyni. Naokoło masz fosę z taką, z takich ziemniaczków, nie? Gotowanych. Surówka, selera i gra muzyka. Adaś, zazdrośniku jeden, ja cię tu widzę. Z babką żeś przyszedł w obstawie. I myślisz, że co, że masz jakieś fory? Nie, nie, nie. Dobra, słuchaj ta. No, pokazywać, napić się trzeba trochę chyba po całej nocy, bo sucho w tych pyskach macie. Ja wam do tej budy nie wsadzam wody ani jedzenia, bo tu by całkiem było. I tak tam jest wystarczający Saigon, moi drodzy, będziemy tutaj lada chwila sprzątać. Ale jeszcze chwilę pokażemy, do tej gąski Gosisz trzeba się zbliżyć. Zobaczcie jakiego ona ma tego dzioba. Patrzcie tego osobnika, zazdrosny jest oczywiście, no. Patrzcie co się dzieje. Jeszcze ty tu przyszłaś, zazdrośniku jeden. Patrz jakiego ma brzucholca, cyce ci się robią też. Ciekawe co ty urodzisz. No, czy będzie miało rogi, czy nie będzie miało rogów, to mnie zwłaszcza ciekawi. Dobra, słuchajcie gęsi, bo do was to mówię. Wychodzę stąd, wy sobie poradzicie doskonale tu beze mnie, nie? Musimy jeszcze przecież knurka Jurka nakarmić, bo świnioki zostały wypuszczone. Tam miały wyżerę, a knurek Jurek biedny na porodówce. Czeko na poród i jeszcze nic nie jadł. Dobra, idziemy do niego. A ty znowu tu jesteś? O ty draniu, jeden pierzasty. Dobra, słuchajcie, musimy zrobić tak, że z tej tacy, która była wstępnie przeznaczona z myślą o karzełkach łapciatych, będziemy musieli tutaj ulokować hapu dla knurka Jurka. Co on piszczy, kwiczy. Słyszycie go? Na pewno. Dobra, on się domaga. Idziemy mu tam dać tych pyrek. Trochę też tej suróweczki, niech ma trochę słodkości w tych rodzynkach. No i dobra, myślę, że jak na śniadanie dla takiej świni jak on wystarczy. Dobra, jestem tu u tego osobnika i proszę bardzo pod tą lampą pokazywać swój apetyt. Zjesz, wyczyścimy tą tackę i będziemy z niej karmić ptasiory, te karzelki łapciate i indycze podrostki. One też czekają, a wy tutaj już przyszłyście, tak? Zazdrośniki. Normalnie Malwinka nie mogę, wiesz? Ty masz, powiedz mi, nieograniczone możliwości wyżarkowe. Gdzie ty to wszystko mieścisz? Tyle siana, co ty zjadłaś. Jeszcze ci mało po prostu, nie? Dobra, słuchajcie, no świnka niech wyjada. Mam nadzieję, że lada dzień będą tutaj małe prosiaczki. Masz świeżego sianka, masz cieplutko. Aż to sianko jest cieplusie od tej lampy. Malwinka, naprawdę, ej. Ja nie mogę z tej kozy. Dobra, knurek Jurek, wyjadaj, nie przeszkadzam ci. Słuchajcie, tutaj są już rodzice, to znaczy rodzice, matki świńskie z dzieciakami z powrotem zagnane. A ja wychodzę stąd, muszę się wspiąć jak po drabinie. Dobra, w międzyczasie mamy wyczyszczone koryto po świniach, słuchajcie, no i w końcu nastał czas, ażeby nakarmić naszą pierzastą bandę. Tutaj, słuchajcie, jest takie wiaderko z ziemniakami gotowanymi, buraczek i wylatują również te mięsiwa, słuchajcie, aż człowiekowi ślina z pyska kapie, jak to wszystko widzi, a zwłaszcza jak czuje to swym nosem. O kurde, tutaj jeszcze powylatywały jakieś fajne rzeczy. Patrzcie, takie warzywa z rosołu, wielkie pietruchy, selery. Patrzcie, jaka wielka pietruszka. Za to jakiś seler mały. Ja cię nie mogę. I jeszcze jakiś kurczaczek gotowany. No, takie rosołowe sprawy. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, jeszcze muszę podlecieć tutaj. No i zapodamy tym kurakom i tym kaczkom i indykom jeszcze z tego drugiego wiaderka gotowanych ziemniaczków. Łe, kurde, jaka wyleciała babka ziemniaczana. Dobra, i co teraz? Trochę jeszcze, słuchajcie, byśmy dali z tego selera surówki tutaj na tą drugą połówkę. Dobra, i
biegnę zapodać nura, ale jest ślisko, normalnie jak na bagnie. Słuchajcie, nura trzeba zapodać tutaj do beczki poprzężytko. I to wszystko trzeba, drodzy Państwo, przyrządzić tymi ziarenkami smaku. Jeszcze jedno, co najmniej takie nabieradełko. Kury biegają pod gierami. Oj, tu uciekinierze jeden. Trochę się cieplej zrobiło, śniegi zniknęły, to ten uciekinier już gdzieś spał tu w tej czmielinie. A co tam jest za torba? Kurde, zapomniałem o czymś. Tam jest przecież suszony chleb dla Jarusia. Czekajcie. Hu! Patrzcie. Tu jest taki odchowalnik dla kaczek. To na wiosnę będziemy z tego korzystać. Co to tutaj wszystko jest? Aha, tu są jakieś bułki, obierki i cała, słuchajcie, torba suszonego chleba. Nawet trochę jest takich płatek, płatków śniadaniowych. Jakieś one były kukurydziano, chyba pszenne z miodem. Trochę słodyczy Jaruś poczuje, ale to wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Póki co odkładam to tutaj, biorę jeszcze tą skapciałą dynię. Wygląda to jak ośmiornica, co ją ocean na brzeg wyśwignął. Głowa ośmiornicy. Chowam, słuchajcie, te nasze kubeczki, bo za chwilę to wszystko będzie tutaj podeptane, a nie daj Boże, ażeby było zbite. Idę to schować. Chodźmy, śmielobie, Ej, uderzyła się. Spokojnie, powoli. Dobra, wypuszczamy tą pierzastą ekipę, let's go. Dobra, ja biegnę razem z wami. Nie będę tam czekał. Proszę bardzo. Pokazywać apetyty. Kogo my tu mamy na horyzoncie? Indyki dziobią w tej dyni. A bardziej szczegółowo powiedzieć, to indyczki. Ignacy tam szabluje w tych pyrach, w tych burakach. I tym przężytem poprawia. Dobra. Fajno, elegancko. Kaczki też coś dla siebie znajdują. Ziemniaczek jest narzucany na te kacze zęby, o ile można tak powiedzieć. Coś tam ta kaczka ma, takie kurde jak ryba. Zęby moja ryba, no. Czyli wcale. Dobra. Nie no, coś tam jest, jakieś takie, nie wiadomo jak to nazwać. Jakbyście zostali ukąszeni przez taką kaczkę, to byście wiedzieli, o co chodzi, o czym ja mówię. Dobra, moi drodzy, nie będziemy przeciągać, zrobimy przyspieszone tempo, puszczam muzyczkę i niech oni tutaj rozpracowują to koryto. Jak to się wydarzy, słuchajcie, to polecimy jeszcze do Jarusia z tymi wszystkimi smaczkami, z tym suchym chlebkiem. Trochę jeszcze dostaną karzełki łapciate przecież na tackę, też tego jedzenia. Pójdziemy zabrać Knurkowi Jurkowi tą tackę. No i trzeba pamiętać o tych karzełkach łapciatych, które są tutaj w kurniku. Chodźcie, jak ja już o tym gadam, to wam pokażę chociaż mniej więcej, o co chodzi. Tutaj jest to całe towarzystwo, słuchajcie, skumulowane. Patrzcie, też czekają na wyżerkę. Wcześniej ładnie siedzieli na grzędzie, a teraz kumulują się, kręcą się wokół poidła i czekają też na swoją kolej. Trochę tu macie ciasnawo, ale chyba wypuszczę indyki. Skoro już pogoda się wyklarowała, nie ma takich mrozów, wiatrów, to chociaż póki jest ok, to wypuścimy te indyki i karzełki będą miały trochę więcej luzu. Moi drodzy, tak jak mówiłem, puszczam muzyczkę i zobaczmy, w jakim tempie myszka te potwory pierzasto-dziobate się rozprawią z tym jedzeniem. Let's go! Dobra, słuchajcie, w międzyczasie kuraki mi tu trochę wydziobały tej surówki z selera z rodzynkami, ale wychodzi na to, że ona tylko tu powierzchownie tak była na górze, a pod spodem buraki, słuchajcie, ogonki od buraków i to są surowe te buraki. Jakby były gotowane, to jeszcze pół biedy, to by jeszcze kaczki, gęsi, kuraki i indyki przedziobały to, a tak zostawimy to dla koźlaków. Upiekło im się, nie dość, że tego chleba za chwilę dostaną, to jeszcze dostaną, słuchajcie, idź mi stąd, tych buraków, ale za to nasze karzełki łapciate i indycze podrostki dostaną, słuchajcie, tej dyni. Ja nie będę patrzył, że dynia tu jest jako ozdoba. Spal licho tą ozdobę, po prostu lepiej, żeby kuraki miały.
Co tu jest w tej czaszce? Patrzcie, jaki mózg. Dobra, czekajcie. No bo dobra, nie będę tych pestek wyciągał, bo ja łapczyły na te pestki jestem. Słuchajcie, jedną taką połówkę. Jeszcze cyk na pół. Albo, dobra, na ćwiartki. Na cztery ćwiartki. Żeby to tak nie tańczyło. Po tej tacy wyżerkowej. Ciachniemy tutaj po całości, słuchajcie, przężytka. I idziemy, później jeszcze będę im poprawiał, bo ja muszę, widzę, po niektórych komentarzach, oczywiście to jest taki komentarz, wiecie, 1 na 100, ale potrafi ukuć. Muszę to zaznaczyć, że ja tutaj przychodzę kilka razy dziennie, 2-3 razy dziennie, w zależności ile mam tego jedzenia, to tyle przychodzę i karmię. Bo niektórzy myślą, że ja przychodzę tutaj tylko raz. Także póki co macie, dziobaki drogie, tyle tej wyżery. Czekajcie, gdzie wam to dać? Tutaj przy tych drzwiczkach, żeby było jasno. Nie wchodzić pod talerz, bo będzie płaski jeden z drugim. Dobra, jest, słuchajcie, tutaj za duża kumulacja. Powinienem to zrobić na 2 tacach. Człowiek mądry po szkodzie, ale bierze to wszystko do głowy i wyciąga wnioski. No, indyczka, będziesz tam dziobać, musisz się dopchać. Patrz, jakie tu zazdrośniki za tymi drzwiami, za tą siatką. Czają się tutaj, ażeby wleźć. Jeszcze tych dupsk nie dopchały. Dobra, ja idę po jeszcze jedną taką małą tackę i tam gdzieś ulokujemy z boku, żeby nie było takiej kumulacji, bo to naprawdę przesada. Kaczki się śmieją. Ale z czego ty się śmiejesz? Ze mnie? No, dzięki. Dobra, słuchajcie, tutaj damy za tą rasztagę. O, to muszą się jakoś podzielić na 2 obozowiska i się zrobi trochę luźniej. Dobra, wszystko gra, ale czekajcie, tej dyni 2 kawałki damy tam, dobrze? Żeby było sprawiedliwie, tutaj chociaż obok. Dobra, wyżerać, moi drodzy, a ja tymczasem lecę do Jarusia. Jaruś, zobacz, jakie masz prezenty, to chyba na spóźnionego Mikołaja jest, co? Wiesz, no tą swoją zgraję kozią, wyzywaczy, ta Matrylda rudobiała tylko łazi i ryczy. O kurde, jak słoneczko ładnie wyszło. Moi drodzy, ja wam za chwilę coś powiem, tylko czekajcie. Kurka wodna, patrzcie, ile tego dzisiaj tutaj jest. Ja cię kręcę, ale daj tylko tą siatkę z tymi obierkami, bo ze źrecie, z tą folią. Proszę bardzo, tutaj macie pora, marchewkę i obierki od pietruszki. Okej. Okay. Mała Marysia też kromala sobie wzięła do koziego pyszczka i zajada. Dobra, Jaruś, fajno, ale łazi z tym rogiem. Czekaj, ukręcę ci takiego, wiesz, na mokro. Na ślinę ci zrobię, czekaj. Będziesz nosorożco koziorożcem. Czekaj. O. Dobra, pokaż się. Teraz możesz łazić. No i dobra, fajnie, cała kozia familia w komplecie. A co tam u gąsek słychać? Patrzcie, jak szarżują. Oj, dzisiaj mają na górkę pełne dupska, a tej dyni słabo co, kurczę, ruszają. A co ja chciałem mówić? Aha, słuchajcie, na przyszły rok rezygnuję z kaczek staropolskich i ze skaczek francuskich na rzecz takich ozdobnych kaczuszek, mandarynek i innych. I słuchajcie, będę budował woliery. Ja w ogóle chciałbym, żeby wszystkie ptaki były we wolierach. Pomiędzy te świńskie patyki, bo tutaj są świńskie 3 patyki, tylko tu jest niedokończona robota. Wiecie, muszę to powtórzyć dla tych, którzy nie wiedzą. Tu jest tylko, o, dokończone podwóreczko. Tu miało być dla świnki. Ale że wyszło jak wyszło, że są świnki razem i wspólnie karmią, to jest jak jest. I dlatego tu gęsi chodzą w międzyczasie, bo gęsi zaczepiają mi inne ptaki. I później są ogony pogryzione i te ptaki takie wymętolone łażą. Ale tu są jeszcze 2 takie boksiki i to miało być dla świnek i docelowo. Słuchajcie, tak będzie, ale ja chcę dobudować wolier. Chcę jedną dużą wolierę zbudować i tam wpuścić, słuchajcie, indyki i kuraki. Także słuchajcie, na pewno pomiędzy tymi świńskimi boksami, a tym świńskim podwórkiem powstanie jedna duża woliera i tam będą kuraki, tam będą gniazda, tam one będą znosić jajka. Zrobimy. Może gdzieś tam jeszcze z tyłu, bo ja z tyłu będę, słuchajcie, podwórko powiększał. Kozy w ogóle pójdą prek tam do tyłu na pastwisko. Ale do czego ja zmierzam w tej mojej opowieści? Że ja bym chciał tutaj trawę posiać, drzewka jakieś posadzić, kwiaty. I o, tu chcę mieć święty spokój. Słuchajcie, kaczuszki ładne też będą w wolierach zabezpieczone przed lisem i kuną i inną łasicą. Zrobimy im oczko wodne, budki lęgowe, wszystko będzie ładnie, fajnie, elegancko. Te woliery chciałbym, żeby były tak zarośnięte, bluszczem albo winogronem. I chciałbym tutaj mieć święty spokój od tych koźlaków. I słuchajcie,
żeby te ptoki nie łaziły i nie robiły takiego bałaganu, bo tutaj jest wszędzie nabombane, że aż po prostu pory się zatkały w ziemi i ziemia wody nie wsysa i jest jeden wielki bajzel, a tu ma być fajnie, mile, sympatycznie, no i dla człowieka, i dla zwierząt, jakoś to pogodzimy, słuchajcie. Tutaj, słuchajcie, już mam zwieziony obornik, specjalnie jak sprzątałem Jarosiową stajenkę, nie wywiozłem go tam, tylko tutaj i na wiosnę będę tu areatorem. Wszystko to mielił, tą ziemię razem z tym obornikiem, żeby była fajna ziemia treściwa dla tej trawy. Wiecie, no to nie chodzi o to, żeby się zwierząt pozbywać i człowiek, żeby chciał to całe podwórko przejąć. To nie chodzi o to też, żeby był równy trawnik jak na boisku, bo ja powiem wam szczerze, może i bym nawet tutaj kozy zostawił, jeżeli ta trawa by była, bo kozy nie wyjedzą chyba całej trawy do dna, to prędzej właśnie kury i gęsi by to wszystko wydziobały, Adasiu, a jak one będą pozamykane, to kózki będą mogły tu chodzić. Świnki może nawet tu zostawimy, słuchajcie, nic się nie stanie, jak tu będzie poryte. Niech jest nawet w 15 miejscach poryte. Byleby tu było, słuchajcie, no bardziej zielono, drzewek posadzimy. Dobra, drzewka się, słuchajcie, zabezpieczy przed tymi kuskami. Ale chciałbym, słuchajcie, pójść bardziej w takie rasowe kury. Te kilka niosek, powiedzmy, zostawimy. Tak jak mówiłem, z 20-30 kur, a reszta to będą bardziej ptaki ozdobne, te kaczuszki ozdobne, gęsi też są jakieś tam inne rasy, słuchajcie, jakieś afrykańskie, kolorowe, ozdobne. Coś pomyślimy z głową, trzeba się rozejrzeć, mam takiego hodowcę na OLX-ie i on ma naprawdę, słuchajcie, cuda. Ja wam to gadam, słuchajcie, tak na razie wszystko spontanicznie. Tutaj jest plac zabaw dla kóz, jakby kto nie wiedział, ale zrobiłem go trochę za wysokiego i małe kózki tylko tutaj wchodziły i się bawiły, a jak dorosły, już miały większy, to znaczy lepszy rozum w głowie i przestały tu wchodzić. To też jest niepotrzebne, a byłoby tu fajne miejsce na przykład no na jakąś też wolierę, na jakąś papugarnię. Ja chcę, słuchajcie, mieć papugi. Ja uwielbiam śpiewanie ptaków. Ja wiem, że papuga nie śpiewa, nie ćwierka, tylko się drze, ale nie muszą to być tylko i wyłącznie papugi. Można kupić różne kolorowe ptaszki. Pożyjemy, zobaczymy. Plany są, chęci do roboty też są. Fundusze może na to wszystko się znajdą. Zobaczymy, jak to będzie. Patrzcie, co robią kozy przy paśniku, jaki bajzel, ile marnują siana. Ja już gadam nie wiadomo który raz, że będę musiał nadłożyć jeszcze jednego takiego pola płotowego, tylko tutaj troszeczkę w prawo, żeby automatycznie te przerwy tutaj się zrobiły mniejsze, węższe, bo widzicie, jak wylatuje siano i później jest jeden wielki bajzel i marnotrawstwo. Nie przeciągam, moi drodzy, zakasam rękawy, biorę tą japonkę, idę jeszcze po widły i bierzemy się za sprzątanie u gęsi w tym domku. Let's go! Dobra, Jaruś, pasi brzuchu jeden i ta twoja rodzina, kozia. Macie jeszcze tych buraków. Bujo, zapomniałem, słuchajcie, z tego wszystkiego. Nie wiadomo, o czym pierwsze myśleć. Dobra, kury się nawet zleciały. Całe towarzystwo tutaj przyszło, zleciało się i wyżero. Adaś dostał rykoszetem. Patrz, jaki masz pasek. Pasemko normalnie różowe teraz masz. Od buraka, od buraczków. Pokazuj no, a ojciec twój chyba zmienił, nie chcę powiedzieć orientację, ale po prostu pogląd na świat on chyba zmienił, bo zobacz, różową brodę ma. Kurde, no nie chcę pokazać. Ty też masz różową brudkę? Chyba też i usteczka nawet masz na różowo pomalowane. Ładnie jedz, zobacz tego łajca twojego. Idź no, Matylda, na chwilę stąd. Ja wiem, że ty jesteś ciężarna i tobie się powinno należeć więcej, nie? Ale zobacz, zobacz tego Franka. Normalny hippis. No i Malwinka oczywiście też, ta dama nasza. Pierwsza dama tego podwórka chyba to jest, wiecie? Taka łania biała, normalny kuń! Pozwoli pani zajrzeć sobie do paszczy, jak pani memlo, tylko żeby sobie języka nie obżarła, bo tak gryziesz, gryziesz, a tym językiem mieciesz po prostu tam na lewo i prawo. Zobacz, Jarusia, jak mlaszcze. A Malwinka, jakie ma usteczka na różowo pomalowane też. No i fajno, tak przystało na pierwszą damę tego podwórka. Jaruś, to jest chyba teraz twoja kobita, co? No, ona jest na pierwszym miejscu teraz, co? Wcześniej była Gocha, ale Gocha to jest Samocha. A Malwinka się pojawiła i wy jesteście chyba teraz parą numer jeden tutaj, no. Dobra, słuchajcie, to świńskie podwórko może nie do końca, ale tą budę mamy wyczyszczoną. Ale słuchajcie, wypuściłem gęsi swobodnie, niech one sobie chwilę wrócą tutaj do macierzy. Niech przeschnie trochę ta buda. Podsypiemy też później jeszcze suchą dezynfekcją, taką sandezją.
No i myślę, że będzie okej. A tutaj chodzi ta święta trójca i w ciuciu babkę ze mną grają. Ja w lewo, ona w prawo. Dobra. Patrzcie, koźlaki wam wyżerają dynie jeszcze, co żeście jej nie zeżarły. Tak to ma być? Pełne dupska macie, nie? I później tą dynią bombiecie i tymi burakami. I tak jest wszystko opierniczone w środku w tej budzie. Nie wiem, kurde, chyba te gęsi pójdą z powrotem. A tutaj wyczyścimy, wyścielimy. I może te świnki byśmy tutaj wpuścili. Zobaczymy! Jaruś, jeszcze tutaj przy tym paśniku szarżujesz? Dobra, słuchajcie, moi drodzy, idziemy w końcu wam pokazać tego kota, bo to przecież jest odcinek o kocie, żeśmy trochę to przeciągnęli. Pod koniec odcinka będzie dopiero, Jaruś, kot pokazany. Uważaj, bo straciłeś rogę. Teraz ci zrobię, będziesz miał plus 10 do niebezpieczności. Pieski już skaczą, bo ja idę z kotem, tylko żeby ten kot nie uciekł. Kurde, on jest taki spokojny, słuchajcie, pod dino. Chodź na tu. Pieski zobaczył i już pazury wbił. I koniec. Chodź się pokaż. Patrzcie, jakiego mamy kotka. Pod dino cały dzień stał i ani się w ogóle nie ruszał. Dziewczyny mu tam dały jakąś saszetkę, czy co one mu tam dały, coś do jedzenia. Patrzcie, to jest dziewczyna i ona prawdopodobnie u nas zostanie. Nie ma właściciela. Nikt się nie odzywa. Podobno jakieś tam ogłoszenie, bo to mój kuzyn znalazł z dziewczyną i podobno ogłoszenie gdzieś tam wrzucili. No póki co do mnie żadnego odzewu nie ma. I ta kicia biedna chyba z nami zostanie, ale widać, że to jest kot domowy. Pytanie, czy ona zwiała, czy ktoś ją wyrzucił. Ona jest bardzo taka domowa, lubi takie, wiecie, głaskanie, takie pieszczoty. Kurczę, no i do kuwety się ładnie załatwia. I teraz mała Mimi ma koleżankę. Ej, halo, tutaj jestem. Dobra, fajnie, kurczę, no. Ona jest już, słuchajcie, od 2 dni u nas w domu. No i tak ją chcę przetrzymać, żeby ona się przyzwyczaiła. Raczej też nie będę jej na dwór wypuszczał. Chciałbym, żeby to był taki kotek domowy. Czekaj, a co ty tu masz na tym uchu? Ty masz kleszcza! Pokaż na to. Czekaj. Co to jest? Kleszcz. Dobra. Zabiliśmy kleszcza, teraz go będę miał na sumieniu. Myszka, fajny jest kotek, tylko naprawdę nie strasz go. On was pierwszy raz widzi, wiesz? On swoje przeżył. Ktoś go prawdopodobnie wyrzucił, bo skąd by kot nagle pod dino, słuchajcie, siedział cały dzień od rana do wieczora. A być może też, wiecie, no uciekł z auta, nie? Ktoś może sobie gdzieś jechał, przejeżdżał koło tego dino, wyszedł, a kot wyskoczył z auta i ci pojechali i na przykład się zorientowali 200 km dalej, że kota nie ma. Wszystko jest możliwe, słuchajcie. Bo kto by takiego ładnego kota z obruszką i w ogóle takiego grzecznego, ułożonego by wyrzucił? No różne ludzie mają pomysły i powody. Mała Mimi, tylko Maciusia tu brakuje jeszcze, wiesz? A specjalnie go wziąłem, bo też budzi się na noc w domu, ale gdzieś łazi, łazęguje. Zobacz, co się dzieje. Jaruś, mam lotą skapciałą dynię. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, tym oto kocim akcentem kończymy ten odcinek. Idę tego kotka zaprowadzić z powrotem do domu. Ona ma fajny drapak zorganizowany, kuwetkę, legowisko. Naprawdę mają super warunki i z Mimi razem się bawią na tym drapaku, gonią się w kółko, skaczą po klatkach od ptaszków. Tam mamy taką ptasią wolierę jeszcze. No i żyją sobie tym kocim życiem. Kociaki domowe i jest fajnie. No, raczej nie będę tego kota bynajmniej wypuszczał na dwór. Nie chciałbym, żeby on uciekł, a on najprawdopodobniej właśnie nie jest miejscowy i mógłby sobie nie poradzić. Mała Mimi to jeszcze u nas tutaj na podwórku od małego Loto. To będzie lotać, a to będzie kotek domowy. Dajcie w komentarzach propozycję imienia dla tego kota. Pokaż no się maleńka. Widać od razu, słuchajcie, po buźce, że to jest dziewczyna, nie? Dobra. Moi drodzy, nie przeciągam. Jutro też jest dzień. I do zobaczyska w następnych odcinkach. Pamiętajcie o kalendarzach. Macie w opisie zrzutkę. Jeżeli ją wesprzecie, otrzymacie różne fanty, Jaruś. Kubki, naklejki, magnesiki, kalendarze. Zobacz, myszka nawet po płocie wchodzi, bo ona chce do tego kota się dostać. Widział ktoś kiedyś coś takiego? Moi drodzy, czytajcie opis zrzutki i będziecie wszystko wiedzieć. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej takiej wspaniałej.
A teraz to mogę już tylko iść dalej.